Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w czwartek 23 kwietnia. Dzisiaj ciąg dalszy Ewangelii Jana, 6 rozdział, 44 werset do 55. Jest tutaj godne zauważenia to, że Jezus upomina swoich słuchaczy w tym wcześniejszym wersecie, 43, mówi do nich: przestańcie utyskiwać między sobą. Przestańcie utyskiwać. I dalej 44 werset mówi dalsza część Jezusa, który się wypowiada. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli Ojciec, ten, który mnie posłał, nie pociągnie go. A ja go wzbudzę w dniu ostatnim. Napisano u proroków: wszyscy oni będą pouczeni przez Adonai. Każdy, kto słucha Ojca i uczy się od Niego, przychodzi do mnie. Nie znaczy to, że ktokolwiek widział Ojca, wyjąwszy tego, który jest od Boga. On widział Ojca. Tak jest. Mówię wam, kto ufa, ma życie. A ja jestem chlebem, który jest życiem. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, umarli. A chleb życia, który zstępuje z nieba, jest taki, że ten, kto go spożywa, nie umiera. Ja jestem żywym chlebem, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył wiecznie. A chlebem, który ja dam, jest moje ciało i dam je za życie świata. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, pojawiło się tutaj nowe słowo dla nas. Adonai. Hebrajskie słowo Adonai. Greckie słowo jest Kyrios. Może ono nam jest bardziej znane. A w języku naszym polskim, w Biblii, mamy to słowo Pan. Pan. Adonai oznacza mój Pan. Jest to forma wypowiedzenia władca, to znaczy mój władca. To była taka forma zwracania się sługi do swojego pana, właściciela do właściciela. Tak jak sługa nie należał do siebie, mówił właśnie do swojego pana Adonai, albo ucznia do mistrza Adonai. Kiedy Maryja odpowiedziała aniołowi na to słowo, że stanie się ona Matką Syna Bożego, to Maryja odpowiedziała właśnie: oto ja, my to znamy, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. A dokładnie Maryja właśnie wypowiedziała: oto ja, sługa Adonai, mojego Pana, mojego właściciela. On jest moim właścicielem. Warto, żebyśmy dzisiaj też tych słów, tego słowa, może w taki sposób piękny, zapamiętali, nosili w sercu, zwracali się do Boga: Adonai, hebrajskie słowo wyrażające, że Bóg jest władcą, Panem, ono oddaje cześć i szacunek wobec Boga, najwyższą cześć, Adonai. Więc niech Adonai, nasz Pan, nasz władca, będzie dzisiaj dla nas łaskawy i nam błogosławi, a my, jak Maryja, wypowiadajmy: oto ja, sługa Adonai. I niech wszystko dzisiaj się wydarzy na Jego chwałę i zgodnie z Jego wolą. Błogosławionego dnia i dobrych decyzji. Niech Adonai błogosławi.